musi być jak w domu. No teraz musisz podtrzymać, a ja muszę zmierzyć od dołu. Dzięki waszym komentarzom nasunął mi się jeszcze jeden pomysł. Jeszcze jedną rzecz kupiłem. Jak to było w tamtym roku? Coś mi tutaj nie gra. Jak to się stało? Że pytacie, jak rozwiązaliśmy problem z pracą, jak to zorganizowaliśmy, że możemy na tak długo wyjechać. No jeśli chodzi o pakowanie ubrań, to zamówiłam takie... Halo, dzień dobry, witamy was na kanale Terasfera, ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. No, jak widzicie, już jesteśmy zwarci i gotowi do prac nad naszym vanem, no bo... No tak jak wam ostatnio wspominaliśmy, już wkrótce wyjeżdżamy w długą podróż, no i dzisiaj właśnie będziemy do tej podróży przygotowywać naszego vana, będziemy się pakować, będziemy tu sprzątać. Umyję go z zewnątrz i słuchajcie, muszę wam się do czegoś przyznać. A ostatni raz nasz ciapek był myty, jak miał robioną polerkę. Także nie wiem, jak wy często myjecie wasze auta, ale... Tak, przypomnijcie sobie, kiedy był film z polerki vana. No. Ale my oszczędzamy wodę, także... Dokładnie. Nad morzem nie przebywaliśmy, więc bardzo się nie zasolił, no... Tak, no ale po zimie już stwierdziliśmy, że trzeba go dobrze umyć i pod spodem postaram się karczerem tam powypłukiwać tą sól, którą tam sypią na drogach, ale... No, trochę z drogi. Także no co, bierzemy się do roboty. Będziemy jeszcze montować naszą markizę, także zobaczycie, jaki mamy patent na markizę. Tani. No tani, tak. Sami sobie to wymyśliliśmy, jak to ma wyglądać i... Prymitywny, ale tani, także zostańcie z nami. Bierzemy się do pracy. Hej! Halo, co tu robisz? Myję, pucuję. Przy okazji znalazłam coś fajnego. Co? Schowek na buty. Wchodzą? Tylko. O, elegancko. Kilka par się zmieści. No, już nie przesadzaj. Już nie, na pewno nie weźmiesz wszystkich swoich butów, bo musielibyśmy przyczepkę kupić nową. Nie, ale spoko to jest. No, fajnie. Co tam, już podłogę umyłaś? Tak. Jeszcze błyszcze. A zaraz wam pokażemy, jaki fajny dywanik sobie kupiliśmy, nie? Tak, położymy dywanik. Co nabrudziło się przez zimę? No trochę się nakurzyło. Jeszcze się pewnie nie raz nakurzy, no ale jak już pucujemy, to pucujemy. Dobrze, że pogoda nam dopisała, to możemy sobie zrobić generalne porządki dzisiaj. No tam. O. Jest, żeby się nam przynosił szczęście podczas podróży. Pięknie. No fajnie, spodoba mi się. To z Glastonbury. Kto nie oglądał naszego filmu z Glastonbury, to tutaj się pojawi. Albo tu. Kurna, nigdy nie wiem, gdzie się pojawiają te filmy. Za pierwszym razem chyba było dobrze. No to tu. No pięknie. No i kwiatek. W końcu to będzie już nasz dom, więc musi być jak w domu. Zobaczcie, jaką dużą dali chusteczkę do wyczyszczenia. Do tłuszczenia przed przyklejeniem mojego stojaka na telefon. No ale mokre jest, pewnie z jakimś alkoholem i otłuścimy tu wszystko. Druga jest, żeby wyczyścić do sucha. Przyklejamy. No i zamontowałem. Trzyma się super. Zobaczmy, jak działa z telefonem. O, elegancko. No i fajnie. Nie mam siły już przy tym ciapku sprzątać, kurde. Powiem wam szczerze, że jest kupę roboty. Dobrze, że się dzisiaj wzięliśmy za to. Tak to nie wiem, kiedy byśmy skończyli. No już w naszej kabince atmosferka domowa, jeszcze brakuje tylko dywanu, także idziemy przynieść dywanik. No to zaraz będzie. Ciągnij tam.
on tu będzie pasował. Spoko. Musi się tu uleżeć. Ale pasuje idealnie, tu jest docięty, zobacz. Bardzo ładnie, no. Co, Monika, testujesz? Tak. Wow. No i jak? No super, będzie można jeździć na bosaczka. Czap, ale milutko. No fajnie. Dobrze, że mamy odkurzacz. Będziemy go odkurzać. No. Hej, witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj wymyliśmy naszego vana z zewnątrz, posprzątaliśmy wewnątrz, no a dzisiaj będziemy robić naszą moskitierę. Tak, taką a la moskitierę. To znaczy, no moskitierę, no ale to nie będzie taka dedykowana do sprinterów, która kosztuje około 2000 zł. My za naszą zapłaciliśmy około 200 zł. 200 zł, tak. A będzie to zwyczajna firanka tak. Na takiej plastikowej, lekkiej szynie. Tak, tu są takie żabki, a Monika... Firankę będę musiała jeszcze skrócić. Dokładnie. Przyszyłam już do niej taśmę, żeby zamontować na te żabki, ale jeszcze trzeba będzie wymierzyć, jak już sobie zamontujemy, zmierzymy tak, sobie długość. To przyjesz ładnie, żeby się tam nie ciapało na dole i... Nie ciapało. Nie siepało, czy tam jak to się mówi. Tak. No, także no, zabieramy się do roboty. Zabieramy się do pracy. Szynę naszą zamontujemy tutaj nad drzwiami, ale najpierw musimy ją dociąć. Sprawdź, czy tam się będą drzwi otwierać. No, no nie będzie tak, no bo jak będzie... Nie, tutaj... no ja ją chcę tutaj, żeby ona sobie tutaj tak zawijała trochę, o tak, o. Aha, tak? No, no tak. Tak, do tamtąd no, no to wystarczy. Tu będzie spokojnie, nie? Dokładnie. No i tu będzie dotąd mniej więcej. No, a to trzeba zaznaczyć. Okej, okay. To czym? Tam jest długopis w tym. A, tutaj gdzieś. No te śrubki to zrobię, inaczej już tego się nie da. Słuchajcie, w tej szynie jest fajne to, że ona jest plastikowa, jest giętka. Ona nie jest aluminiowa, tylko jest plastikowa i można ją sobie tam dopasować na łuku i mam nadzieję, że to będzie fajnie się tam... Tak, jest lekka. Także wagi naszego vana nie przekroczymy. To się jeszcze okaże, dobra. Idę to przyjść. Nie ma. Zanim wkręcam wkręt, no to ze względu na to, że to jest przy samym brzegu tego panela na suficie, to muszę użyć takiego cieniutkiego wiertełka, no bo inaczej może nam się rozwarstwić ten panel, no i będzie problem, będzie panel do wymiany, a tego nie chcemy. No to tak będzie wyglądało. No fajnie. No teraz musisz podtrzymać, a ja muszę zmierzyć od dołu. Dobra. Długość firanki. Okej. Okay. Tylko dobrze tam zmierz. No, tylko ją musisz o tak tutaj do listwy, tak jakby. No będę ją trzymał tak jak te haczyki są. Dobra, i jak ona ma być tu do podłogi, nie? No to już ty musisz wymyśleć. Monika tam powoli skraca naszą moskitierę, a ja wam tak szybko powiem kilka takich technicznych rzeczy. Otóż przed naszą tą długą podróżą do Hiszpanii zrobiłem serwis w samochodzie. Wymiana oleju, filtru powietrza, filtru paliwa, filtr kabinowy oczywiście również też wymieniłem. Posprawdzałem wszystkie opony, mechanik mi posprawdzał tam, czy nie ma luzów na drążkach kierowniczych, na innych tam przegubach i innych tam łączeniach przy układzie kierowniczym. No wszystko jest okej. W sumie van jest gotowy już do drogi. Pod względem technicznym wszystko jest ok, wszystko działa. Testowaliśmy ostatnio nawet klimatyzację, czy działa. W ogóle chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze pod naszym filmem odnośnie akcesorii do vana, które zabieramy. Dzięki waszym komentarzom nasunął mi się jeszcze jeden pomysł i w sumie podpowiedź wyszła z waszej strony. Rzecz, o której wcześniej nie myślałem, że jest potrzebna, ale uświadomiliście mi, że jednak jest to w sumie rzecz niezbędna. No i tak oto kupiłem pompkę, zwykłą pompkę na 12 V do pompowania kół. W razie awarii w nocy możemy sobie przyświecić od razu. Przedłużenie do przewodu, kabel dosyć długi, są różne końcówki jeszcze tutaj do tej pompki. Zapasowe są dwa bezpieczniki. No i tu jest taki ekranik. Można sobie ustawić ciśnienie, jakie chcemy napompować do koła i jeżeli już to ciśnienie zostanie osiągnięte, wtedy automatycznie pompka się wyłącza.
Jeżeli chodzi o techniczne rzeczy, to jeszcze posprawdzałem tutaj całą instalację hydrauliczną, czy tam nie ma jakichś przecieków. Druga ważna rzecz to jest również zakup dodatkowych bezpieczników do instalacji 12-woltowej. Tam nie wiem, jakiś 15-amperowy, 20-amperowy, 10-amperowy, także to warto mieć zawsze w zapasie w razie jakiejś tam awarii, zwarcia czy czegoś. No, jeszcze dzięki waszym komentarzom kupiłem jeszcze jedną rzecz. Często, gęsto przy napełnianiu wody do zbiornika no, potrzebne są takie reduktory. Także tu mam taki komplet właśnie takich reduktorów, jakieś dodatkowe uszczelki. No i będziemy mogli sobie tankować tą wodę z różnych kranów. Jeszcze jedną rzecz kupiłem. Po angielsku nazywa się to tap connector, czyli taka przejściówka, którą zakładamy na kran, a z tej strony wpinamy nasz przewód. I ona jest tutaj gumowa, z taką taśmą zaciskową, z takim motylkiem. I po prostu zaciskamy tą gumę wokół kranu i możemy również skorzystać z napełnienia wody w jakichś toaletach. Jest to zawsze jakieś dodatkowe rozwiązanie przy naprawdę jakiejś trudnej sytuacji z wodą. Także wydaje mi się, że tak do podróży naszej już wszystko mamy kupione. Wszystko to, co potrzebne, co nam się wydaje, że się przyda, już jest w sumie spakowane. A stan techniczny auta, tak jak już wam mówiłem, jest ok. No co, no w sumie jesteśmy już gotowi. No jeszcze tej firanki brakuje. Także chodźcie, idziemy zobaczyć, jak tam Monika sobie radzi. Może trzeba jej pomóc. No a ja już sobie firankę skróciłam, obcięłam, zaprasowałam i robię tutaj taką szerszą zakładkę, że w razie jak będzie nam podwiewać, to możemy sobie tutaj, nie wiem, kamyczki wrzucić, albo piasek. No piasek może nie, ale jakieś kamyki będzie wciążało. No i teraz szyjemy. Co tam? Nie działa? Nie. No, wiesz. No działa, działa. Właśnie tak sobie teraz przypomniałam, że rok temu szyłam właśnie tutaj pokrowce na siedziska do naszego kampera przed naszym pierwszym wyjazdem. Także taki sentyment. Jakbyście chcieli zobaczyć, to filmik będzie tutaj. Jak to było w tamtym roku. No jak ci się to podoba? Super. No tu wpiłam takie te uchwyty. A, za to żabki takie? Tak. Można to nazwać żabki, słuchajcie? A jakieś takie kółka. Które były przy karniszu. Jak się domowo robi, nie? Mhm. No i zrobione. Tak to wygląda. Nie, fajnie. Zawsze będzie tak bardziej takiej prywaty w środku, nie? Tak, troszeczkę będzie prywatności, bo też często na przykład gdzieś dojeżdżaliśmy w jakieś miejsce, zatrzymywaliśmy się na jakimś parkingu i na przykład było tam cieplej niż w poprzednim miejscu, chcieliśmy się szybko gdzieś przebrać. No i trzeba było tu zamknąć drzwi, no żeby mieć trochę intymności, a tak to można sobie przysłonić tą firaneczkę i no, nie można sobie coś tu robić w środku, nic nie widać z zewnątrz, więc myślę, że będzie fajnie. No tam będziemy mogli jeszcze sobie dać jakieś obciążniki w tych... Tutaj na dole, nie? Tak, a po prostu jak to zsuniemy, to będzie można sobie tą zasłonkę gdzieś tu zaczepiać. Tak, ale podczas podróży to po tej stronie damy jakiś, ja zrobię skórzany paseczek i się będzie spinało. No pięknie to zrobiłaś. Tak. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Monika, co się stało? No wyszedł taki problem, że ze skórki. Ten van jest krzywy. To van jest krzywy, kurwa, to jest z 8 cm różnicy. Jak ty to zrobiłaś? Nie wiem. Nie, no coś mi tutaj nie gra. Jak to się stało? Tak to się stało, że po prostu źle wymierzyłaś. No i trudno. I teraz będziemy mieli tak. Tam na górze wszystko się ładnie zgadza, a na dole prawa będzie krótsza, a lewa dłuższa. Prawie nie widać. Jest okej, okay, nie martw się. Piąteczka. Nie, bo tu jest wyżej. Nie tłumacz się, bo się pogrążasz. No i stwierdziliśmy, że tak to zostawiamy. Nie zawsze musi być perfekcyjnie, także tutaj będzie stał jeszcze śmietnik, więc akurat ta będzie krótsza, żeby się tam nie wkręcała w drzwi. Bo ja tak celowo zrobiłam, żeby się nie wkręcała. Okay. A ta będzie dłuższa, żeby tutaj zasłaniała. Super. No. Mamy to. Ciach. Ze środka tego nie widać. Nie. A na zewnątrz to tam. A na zewnątrz. Jak to się mówi, niech się wstydzi ten, kto widzi. Dobra, teraz zbieramy się za pakowanie ubrań.
To będzie dopiero wesoło. Wyzwanie dla Ciebie, kochanie. A mam na to fajny sposób, tak mi się wydaje. No jeśli chodzi o pakowanie ubrań, to zamówiłam takie packing cubes, takie woreczki do pakowania. One są używane do walizek. I właśnie tak jak przyszły, to zobaczyłam, że są takie strasznie malutkie. Mówię, kurczę, tu się nic nie zmieści. Ale jak zaczęłam to testować, to się okazało, że to jest całkiem fajne, dlatego że po rozłożeniu one są takiej wysokości, też się wydają nieduże, ale tu całkiem sporo, słuchajcie, wchodzi. Ile tam tak masz koszulek? Ojejku, bardzo dużo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18. Okej. Okay. To jest, wydaje mi się, że jest dużo. Właśnie problem z koszulkami jest taki. Nasza szafa jest tutaj dosyć głęboka, bo ona nie jest tak jak tu jest łóżko, tylko jest dosyć głęboka i można włożyć tu dużo rzeczy. Z tym, że później trzeba tam po prostu kopać, jak to się wyjmuje. A no wiadomo, koszulki są cienkie. Łatwo je tam po prostu poprzewracać i wtedy się bardzo gniotą. A zapinając sobie w takie coś, tutaj jest siatka oddychająca i jeszcze właśnie tym drugim suwakiem można to jeszcze sobie zmniejszyć. Ścisnąć. Ścisnąć, tak. I wtedy zajmuje to jeszcze mniej miejsca. Spoko. I zostaje taka paczka. Nawet jak gdzieś trzeba się będzie na szybko przenieść, powiedzmy, to można sobie szybko w to spakować rzeczy. No i taki, o, cube sobie wrzucam do szafy. O kurczę, czekaj, bo tu mam jeszcze pojemnik. Ale jak to wrzucę, to przecież mogłabym... No, elegancko. Mogłabym z 20 takich włożyć. Tak, 50. Na te, które się wydają takie właśnie jeszcze mniejsze, można też sobie to po prostu, bo jak tu się coś takiego nie zmieści, to można sobie to rolować. Też testowałam i rzeczy się w ogóle nie gniotą. No wyglądają normalnie, tak jakby były... To jest taki jeden ze sposobów nawet pakowania. Tak, można dużo więcej rzeczy włożyć, po prostu też to zapiąć, jeszcze to ścisnąć. Także bardzo fajne rozwiązanie. Szczególnie właśnie, o, też na tą półkę, wtedy no, te mniejsze, tutaj mam jeszcze jedno. O, mogę sobie tutaj po prostu takie... Tak, no i potem po prostu to, co Ci potrzeba, to sobie... Tak, jakieś tyle grubsze rzeczy, jakieś wiadomo, bluzy czy jakieś spodnie, no to można sobie położyć i wtedy jak się wyjmuje jedne spod drugich, no to nie robi się taki bałagan. A właśnie jeśli chodzi o koszulki czy jakieś takie cienkie rzeczy, cienkie sukienki, no to wtedy to wszystko się przewraca i gniecie. A tak można sobie wyjąć cały ten boks, wyjąć sobie koszulkę, którą się chce i wszystko ładnie zapiąć i schować. No to, co już kiedyś Wam pokazywałam, to jakieś takie właśnie też rozkładane pudełka, które można sobie włożyć, jakąś bieliznę, skarpetki i tak dalej. No i tyle jeszcze pracy przed nami. Wszystko to trzeba upchnąć i działamy dalej. No i tak jeszcze szybko chcieliśmy Wam przypomnieć, co zabieramy w każdą podróż. Także no wiadomo, bierzemy rowery. Jest tutaj myjka do rowerów za plecakiem. Plecak, który używamy podczas podróży rowerowych. Mam podstawowe narzędzia do jakiegoś takiego szybkiego serwisu. Dodatkowo mamy stolik rozkładany, mamy najazdy. Mamy tutaj takie, po prostu gdy się zakopiemy w jakimś błocie, to mamy tutaj takie podkładki, żeby umożliwić wyjechanie. Mamy wąż 20 metrów na wodę, siekierę, piłę do drewna, szpadel, rozkładane 10-litrowe wiaderko. No i mamy jakieś tam, oczywiście Monika kupiła nowe leżaczki plażowe. Jeszcze mamy takie duże siedzenia, fotele takie, no już bardzo wygodne do dłuższego sobie przebywania na zewnątrz, przy winie na przykład, albo przy piwku. Skrzynkę z narzędziami. Parasolkę. No, parasolkę na plaży. Jestem taki szczęśliwy, że normalnie już jestem myślami, jak jadę. Najpierw płynę, potem jadę. A ja już jestem myślami na tych leżaczkach plażowych pod tą parasolką. No i jeszcze jedną rzecz kupiliśmy, właśnie dzięki Waszym komentarzom. Dało nam to dużo do myślenia. Ponieważ jak wiecie, mamy jedną gaśnicę z tyłu w bagażniku, ale jedna osoba nam skomentowała, że jej się van zapalił i po prostu nie miała dostępu do gaśnicy, bo się zapaliło właśnie wszystko w bagażniku, no i nie miała dostępu do tej gaśnicy. Dlatego kupiłem jeszcze jedną taką małą, kilogramową gaśnicę i będziemy ją mieli zawsze przy sobie w kabinie. Nie wiem, czy będzie akurat tutaj zawsze stała, podejrzewam, że nie, bo Monika ją wyrzuci, bo będzie tutaj wodę woziła, ale gdzieś ją tam sobie
Zamontuję z tyłu. Także widzicie, jak bardzo ważne są komentarze. Słuchajcie, dzięki wielkie za wszystkie, bo dużo nam to pomaga. No super, dzięki. No, także my tu już będziemy kończyć z tym wszystkim pakowaniem. No, jedzenia dużo nie zabieramy, bo raczej wolimy próbować takie jakieś regionalne produkty. Całą listę, którą ja sobie przygotowałam dla siebie, żeby po prostu niczego nie zapomnieć, będzie udostępniona na blogu, także możecie sobie tam zajrzeć i z tego skorzystać, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć szczegóły, co dokładnie zabieramy. Także serdecznie Was zapraszam na terasfera.pl. Tak, i pod ostatnim filmem i pod ostatnim naszym postem na YouTubie pojawiło się sporo komentarzy. Pytacie, jak rozwiązaliśmy problem z pracą, jak to zorganizowaliśmy, że możemy na tak długo wyjechać. No i tak, Monika. No, ja zaryzykowałam, bo chciałam z pracy się zwolnić. Postawiłam na wszystko na jedną kartę, postawiłam na siebie, na spełnianie swoich marzeń, a w sumie wyszło tak, że dostałam urlop bezpłatny. Także czasami warto zaryzykować. No, i to jest akurat fajne. Tak, także jak wrócę, więc mam dokąd wrócić. Paweł też ma w sumie dokąd wrócić. To ja też mam dokąd wrócić. Zawiesiłem swoją działalność, ale rozmawiałem ze swoim szefem i powiedział, żebym po prostu dał mu znać tam 2 tygodnie przed powrotem do Anglii i będę miał dalej zlecenia, także oczywiście jakby też to wszystko się fajnie poukładało. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej na ten temat, to w Anglii nie ma takiego prawa, że pracodawca musi Wam dać urlop bezpłatny, ale może, więc to po prostu zależy od danej firmy. Tak jak w mojej firmie można wziąć taki urlop od 3 do 12 miesięcy, nie dłużej niż 12 miesięcy. Szkoda, że nie wziąłeś na 12. Na 12 to już bym pewnie nie dostała. No, bo to też właśnie zależy, no, na ile czasu, prawda? No tak, ale nie było to łatwe, słuchajcie, wiecie, na początku, nie wiem, ten umysł nasz jest tak skonstruowany, że po prostu od małego nam się wpaja w głowę, że to musi być praca, wszystko musi być poukładane i gdzieś z tyłu głowy cały czas ten lęk przed podjęciem tej decyzji. Monika i ja borykaliśmy się z myślami, jak to będzie po powrocie, czy będzie ta praca, czy nie, ale mówimy, nie, idziemy na żywioł, idziemy na całego i życie samo się poukładało. Tak. Ja myślałam, że będę szczęśliwa, jak będę rzucać pracę, a przechodziłam taki dosyć spory stres, także w sumie no, widziałem to po tobie. To, że ale wszystko się udało. Tak. Także fajnie. To po prostu tak na razie daje taki spokój wewnętrzny. No i kurczę, jedziemy. Jedziemy. W końcu przyszedł ten czas, super. No, a to dzięki Wam jedziemy do tej Hiszpanii. Dokładnie. Bo w ostatnim filmie prosiliśmy o 4000 subskrypcji. Powiedzieliśmy Wam, że nie pojedziemy, jak ich nie będziemy mieli. Także dziękujemy Wam bardzo. Jest 4000. Jedziemy. Jedziemy. Dzięki wielkie. No i jeszcze w związku z tym naszym wyjazdem będzie taka mała zmiana na naszym kanale. Po pierwsze, zmiana pogody i otoczenia, ale to wszyscy już się domyślacie. Będą vlogi bardziej słoneczne, mamy nadzieję. No, mam nadzieję. Także zmieni się miejsce. No i jeszcze jedna rzecz. Tak, drugą rzeczą jest to, że filmy będą się pojawiały teraz w niedzielę o godzinie 9 rano. No, mamy nadzieję, że będzie nam wygodniej podczas podróży. Tak, no i mamy nadzieję, że Wam też to będzie odpowiadało tak. W niedzielę do śniadanka. Dokładnie, patrzyliśmy na statystyki i większość z Was ogląda nasze filmy właśnie w niedzielę rano, a i dlatego wydaje nam się, że to będzie dobry czas. No, to by było tyle. Jeżeli nie chcecie przegapić naszej podróży, subskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka, łapkę. No i zapraszamy za tydzień. Widzimy się z Hiszpanii w niedzielę do śniadanka. Dokładnie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczonka. Hejka. Hej. Hej.